Powiedz mi natomiast, dlaczego ty ją oszukujesz? Ty jej nie to, mogłeś powiedzieć... To, już powiedziałem jeszcze troszeczkę. Kiedy? Po jakiemu? Chyba po chińsku. A po jakiemu miałem jej powiedzieć? To przecież po polsku powiedziałem, nie? Ja nie należę na pewno do tej bandy. Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś to. Sam, nie mów mi, że kiedyś będę sam. Pokaż swoją twarz, swą prawdziwą twarz. Nie rób jaj. Słuchaj. Słuchajcie, no ja takiego zrobiłem. Dobrze, będziecie się jeszcze śmiać, chyba jeden, drugi. Ale ja? Ja to przecież mi dawno nie powiedziałem, porzuć tulipana dla hrabiego. Ale przecież ja się nie śmieję. Ale moment, ty to masz dziewczyny. Ja miałem. I miałem, bo dzisiejszym mnie oskarżyli za o jakiś dziwny romans, którego w ogóle nie miałem. Z kim? Z jakąś dziewczyną. Którą podwiozłem kiedyś stopę. Stopą, nie. Na holu, że się podwiozła, nie na stopę. Holu, przepraszam. Tak. Na holu jechała? To musiałeś się aż doczepić do tego? Nie, no do holowałem ją, bo jej samochód się zepsuł. I holowałem ją, i wyszła w ogóle historia z niestworzonych. I ona tylko chciała mi się oddzięczyć i dała mi wódkę. Za to, że jej pomogłem. I w ogóle wyszła historia, że... Ochroniarze Michała niemal każdego dnia dostarczają mu nowych wrażeń. Ostatnia sprawa to amory Bartka Tulipana, który zapałał gorącym uczuciem do Pauli, finalistki konkursu dla młodych talentów. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie Eli, przekonana o tym, że Bartek jest jej chłopakiem. Powiedz mi natomiast, dlaczego ty ją oszukujesz? Ty jej nie mogłeś powiedzieć... To, jeszcze troszeczkę. Kiedy? Po jakiemu? Chyba po chińsku. A po jakiemu miałem jej powiedzieć? To przecież po polsku jej powiedziałem, nie? A szefie, ja zrobię... Bartek się teraz po raz szósty zakochał. Co z tego? Nie po raz szósty, po raz trzeci się zakochałem i to już będzie ostatni raz. Słyszałam, że płakałeś, że tamten był ostatni raz. Dzięki temu programowi tamten ostatni raz się właśnie skończył. Ciocia mi pomogła. No ale to żałujesz czy nie, bo widzę, że rozkwitasz. Że już tamten może to pyta. Martin Lubieski. Daj, bo chce się uwalić dziewczyna. Jeszcze? No jak jeszcze? No przecież widzisz, że patrzę na niego i jej się źle robi. Mogę wyjść, do przyczepy. Dziękuję bardzo. A wyjdź. Chodź, wyjdź. I zamknij drzwi, zatrzymaj czas na kilka chwil. To był przemysł. Nie wierzę. Ja nie należę na pewno do tej bandy. Kto należy? Widzisz, doprowadziłeś koleżankę do pijaństwa. Ja? Szefie. I szefa. Ta szefa. Gdzie idziesz? Czekaj, co powiedziałeś? Bo... Gdzie idziesz? Co się idzie napić? Idę na górę, no co, latać idę. Naładujcie mi telefon. Idę się kąpać w takim razie, bo mój mąż mnie najwyraźniej... Słyszałeś, co śpiewa? Przez ciebie? Tak, przeze mnie szybko. Idę ją podnieść na duchu. Ja mogę powiedzieć, jak to było od samego początku. To Bartek, wstań i powiedz to. Przede mnie. Co tam jest do szklanki? Twardy łeb. To mam wstać i powiedzieć, jak to było? Nie, a o której się położysz? A o której się spokojnie? Chcesz się przyznać, że jesteś dziwką? Nie, no właśnie nie jestem dziwką, że ty, bo mi dawno nie zapłaciłem. A, to do Bartka. Możesz jako kobieta zdecydowanie opierdolić za takie podejście. Powiedziałam mu, opierdoliłam go strasznie, jak była tu ostatnio i nawet kazałam im pojechać i porozmawiać i zrobili to. I przyjechali i powiedzieli, że jest wszystko w porządku. Tak, no zapytaj to... się Eli, zapytaj się. Właśnie pytałem Eli. Czy ze mną nie rozmawiała i nie rozmawiali w samochodzie, bo powiedziała mi, żeby z nim porozmawiała. Zapytaj się. No ale słyszałaś tą rozmowę? Nie słyszałam, bo nie siedziałam z nimi w samochodzie, bo kazałam im pojechać i nie rozmawiać przy kamerach, pojechać na wycieczkę. Pojechali.
O, idzie, ten co. Co ja, szefie? Co ja? Ja szefie nic nie zrobiłem. Choć nikt nie powiedział Eli, co się święci, to ona czuje, że coś jest nie tak. I chyba rozumie po polsku znacznie więcej, niż się wydaje. Powiedziałem jej to już. No, jesteś nie luz, ale... Wydyskutujemy w obatek. Ja wagon? A, wieso wagon. Ja was ten, was dyskutujesz, ile na... Ach so, einfach, weißt du? Facet ci to świnie. Facet to świnia. Wiesz? Mhm. To dobrze. Przynajmniej ty wiesz. A zrozumiałaś, o co mówię? Tak, bo już to zostało wytłumaczone jeszcze raz. Niestety. Tak. Zobacz, z tym złym człowiekiem. No dobrze, kobiet nie traktujesz, to fakt. Tak, tylko żeby w tym programie, żeby nie było hardkorowy, to strasznie nudno i dlatego rozpatrzymy się nad ekstaminą. Ale szybko się pocieszyłeś drugim. Obawiam się, że nie byłoby tak nudno, już mnie tak nie oceniaj, że jestem aż taki nudny. Wiesz, Eli pyta, co masz na wytłumaczenie. Proszę, bo nie powiedziałeś jej prawdy. Ja nic nie powiedziałem. A co z tu? Ja chcę mieć spokój święty. Nie chcę o nic opowiedzieć. To jest nie załóż. Okej? Ja, frakty i na tereństwie tego. Szefie, proszę, dajcie mi spokój i już, będzie najlepiej. Nie będę rozmawiał o tym wszystkich i tam już pan się cieszy, bo ma następną sensację. Powiedz mi, to mam ci spakować, bo chcemy, że powiem się... Zaraz, ja się wykąpię i będę pakować. Tak? Michał spakuje się sam. Proszę mamy Bartka. Tak. Mamo, proszę, żeby Bartek szanował kobiety. Tylko tyle, niewiele. Tak, czy... Zobacz. Zobacz. Pry, szalona, pry! Ty idziesz, czy nie? Nie, jeszcze nie. Ale co będziesz jeszcze robił? To ostatni wolny wieczór Michała przed szaleństwem, jakie się wkrótce rozpęta. Jutro rusza promocja nowej płyty The Best of Ich Troje. Michał chce, a przynajmniej tak mówi, w spokoju zebrać siły. Przecież dzisiaj jest wyjątkowy dzień, że ja po prostu mam ostatni dzień wolny tutaj w domu i później mi nie ma... No właśnie, więc może spędziłbyś go z żoną. No wiesz co, teraz to nie mówisz fair, wiesz? Najwyraźniej zbieranie sił zajęło Michałowi mniej czasu niż sądził. Just a little bit more love, just a little bit more passion, this is how it should begin. Czyżby Eli po koszu od jednego Bartka szukała pocieszenia w ramionach drugiego? Narzeczona, Magda, jak chyba. Ale chodziło bardziej o to, że będzie wierna. Jak nie będzie ładna, do końca wiesz, taka... Bo ona nie miała powodzenia. Spotkajcie się na czacie. Wyślijcie SMS o treści Fan Club pod numer 7127 i rozmawiajcie o Michale jak fan z fanem. Zabawa na całego.